I jesteśmy nareszcie po drobnych problemach. Tak. Po problemach z klientami pod koniec października, pierwszy mecz półfinałowy turnieju YOLO. Wybieram między. Dzisiaj spotkanie piątka z zespołem versus Silence Gaming. Pierwszy ban poszedł Caitlyn. No widocznie pan się bardzo boi Caitlyn. Dlaczego się boi Caitlyn? Mam taką, że tak powiem, rozpiskę meczy, które były pokazywane na streamie. No jak dotychczas Silence Gaming dwa razy grali Caitlyn. Ogólnie Caitlyn w jednym i w drugim meczu miała po 6 killi i padła tylko raz, więc no coś to znaczy jednak. No, jak to ADC chronili za wszelką cenę, poza tym wiesz dobrze, że Caitlyn nafidowana jako ADC jest po prostu nie do powstrzymania, w szczególności jeżeli drużyna ją chroni, co powinno się wydarzyć w takim turnieju. No pojawił się dodatkowo Shen po stronie piątki z zespołem, po stronie Silence Gaming, Jax i Kennen. Czyli tutaj typowe bany Ja tak na top lane. zdradzę na samym początku, jak jeszcze tworzyliśmy grę, no to właśnie chłopaki z zespołu, piątka z zespołem, śmiali się, że jak Tak? mają Kokones, to mogliby nie banować Kennena. No jednak Silence Gaming zbanowało im tego Kennena. Boją się tego Kennena, to coś, Tak jakieś jest. tu znaczenie musi mieć. No dokładnie. No Kennen też, wiesz, wystarczy. Jemu dużo nie potrzeba. On wystarczy, że zbuduje zonę, zacznie budować damage jego ulti w teamfightie. No bo potrafi posprzątać tych, co zostają na minimum. No właśnie. Wiem, bo sama od niego ginę czasami. No i Pierwszy mamy pik. Atrox. Atrox. No, Atrox może być bardzo potężny w dżungli. No jak dotychczas z tych meczy, które były pokazywane na streamie, to w fantasy właśnie grał Atroxem raz. Z meczy na streamie oczywiście. No statystyki nie najgorsze, 7-2-17. Więc naprawdę wie, o co chodzi w grze Atroxem. No zobaczymy, co się pojawi naprzeciwko, bo póki co mamy piki Zyra, Renekton. Jestem ciekawa, czy one ulegną zmianie, czy... Tak. No będą powoli, tutaj pan się będzie pewnie zastanawiał, kogo na supporta wybrać. Fiddle jako support już parokrotnie widziałam, także nie będzie dla mnie to zaskoczeniem akurat. Tak, został. No, Renekton na topa, chociaż. Dziwi mnie ten summoner spell, ale to jest chyba jakiś troll, że tak powiem. Raczej tak, wiesz, to zawsze 3 sekundy przed rozpoczęciem to się zawsze zmienia, także przypuszczam, że tu nie będzie, że tutaj nie będzie, że nie będzie inaczej w tym wypadku. No już odpowiedź po drugiej stronie mamy Lulu. No Lulu, która zmienia wiewiórki. Powiem szczerze, że bym się cieszył, jakby była Lulu, bo chyba ani razu Lulu nie widziałem jeszcze. Nie widziałeś? No ja też, ja chyba w sumie też nie, także ale widzisz, że już i tak padł pik na Sonę, także No cóż. Kombo Sona Vayne potrafi naprawdę mocno namieszać na botlane. Jeżeli zdobędą przewagę, to może być ciężko w late game'ie później. No i pierwsze bany i pierwsze piki ze strony Silence Game. Tutaj widzimy Twitcha. Szczura. Ja przy okazji tak się odniosę do czatu. Największe morze koło Katowic to Sosnowiec. Dobra. No, czat jak zwykle nas rozbraja, prawda? O tak, Yordle byśmy bardzo chcieli, nie choć nie wiem, czy na pewno. Timo. Wszystkie Ja dzieci bym, ba lubią Timo. ja bym bardzo chętnie zobaczyła Teemo. Wiesz, dzieckiem nie jestem, ale Teemo bym z wielką chęcią zobaczyła, bo uwielbiam tego chomika, no. O, Kasadin. To jest postać, którą się nafiduje, to. No wiesz dobrze, że Kasadin tak naprawdę do szóstego musi grać bezpiecznie, a po szóstym mając Riftwalk to już może spokojnie polować na kolejne kille, na kolejne ofiary. No i zobacz, zamiast Teemo mamy Queen. No ale Queen? Czy ona jest tak mocny mid carry jak Vayne? Ona można pewne rzeczy zrobić. Wiesz, ja już widziałam wielokrotnie, że jeżeli ktoś dobrze potrafi grać Quinn, to obojętnie, czy będzie miał Caitlyn, czy Vayne, czy cokolwiek innego na bocie, to po prostu potrafi naprawdę uprzykrzyć życie. Ja powiem tak, wczoraj akurat oglądałem jeden z meczy, gdzie grał Kasadin, tutaj odniesienie do Kasadina. I jest w Polsce taki, Mhm.
gracz, który na niego składa medżajkę. I powiem szczerze, działa to fajnie. Znając życie, czat będzie wiedział, o kogo mi chodzi i kto gra medżajką na Kasadinie. No to ja jestem w tyle, bo ja niestety polskich streamerów aż tak nie śledzę. No to akurat nie był stream, to były kwalifikacje do IM-u w Katowicach. To już w ogóle jestem w tyle, muszę nadgonić. Nie w Katowicach, zaległości. W Polonii, sorki. No mamy Malphite'a i Fizza po stronie piątki z zespołem. No ja Fizza bardzo lubię. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądało lane Fizz versus Kasadin. Naprawdę. No a jak Fizz będzie dobry, to weźmie Kasadina na czwartym i będzie posprzątane. Właśnie. Brand to jest troll pick. Pan nasz nie oszuka. Mozil jak dotychczas za każdym razem grał na topie. Więc no raczej Brandem na topie nie będzie grał, tym bardziej na tego Malphite'a. No raczej nie. No zagra tym Renektonem, tylko że nie mamy tutaj... No właściwie nie mamy junglera, bo jeżeli ten Fiddle będzie szedł na support, no to... No ja bym z wielką chęcią tu Elise zobaczyła, bo Elise to jest dobry pick na tą drugą drużynę. W szczególności na Malphite'a. No właśnie. Ale zobaczymy, pewnie za chwilkę tak jest. Będą pewne zmiany. Malphite w dżungli. albo Atrox w dżungli. No, wracając do tej naszej wpadki na blind picku początkowej. Sorry, wielkie. No, wpadki ci każdemu zdarzają, proszę. To powiem szczerze, podoba mi się system koreański tak zwany. To znaczy? To znaczy wszystkie turnieje, które są rozgrywane BO5, końcówka, czyli ostatni mecz, kiedy jest wynik 2-2, jest grany właśnie blind pickiem. Tak i wygląda... radź sobie jak możesz. Tak, tak to wygląda w Korei. Oglądałem jeden z meczy, gdzie był Shen na Shena i Zed na Zeda, tak? No to pojedynek sił wtedy, kto lepiej, kto chyba ma więcej farmi, kto tak naprawdę więcej roamuje i kili zbierze, prawda? No prawda, prawda. Raczej tak. Znaczy mi najbardziej zawsze... ja bym bardzo chętnie chciała na przykład zobaczyć Ocelot versus Pekę właśnie grający Fizzem. Tak nawiązując do poziomu turniejowego. Jestem ciekawa, który by pierwszy sprzątnął którego. Naprawdę. No. Z tym się zgodzę i powiem szczerze, że nawet jest więcej takich postaci, które by chciało się zobaczyć walczące na jakiejś pozycji, tak? Ja z chęcią bym chciał zobaczyć jakieś duety, w sensie ADC i support. Była taka możliwość na All Stars, tak? Na tym wielkim, że tak powiem, festiwalu w Szanghaju, bo to był właściwie taki festiwal LoL'a. Czy jak mi to tam nazwać. No i tam nawet te gry double były fajne. No, tylko też trzeba poczekać na tą mapę, tak? Od stycznia, podobno od stycznia mapa Magma Chamber, gdzie będzie można oglądać pojedynki. No ja w sumie jestem już ciekawa zmian sezonu czwartego. Tutaj za chwilkę zaczniemy oglądać mecz piątka zespołem versus Silence Gaming. I wydaje mi się, że nie będziemy zanudzać ponownie naszą gadaniną naszych widzów. Proponuję krótką chwilę muzyki tak, i jeszcze... usłyszymy się z powrotem zaraz po rozpoczęciu meczu.
Dobra, mamy już ekran ładowania. Tak, dokładnie. No Czat ja tutaj pisze, nie widzę. włączajcie muzyki, bo nie wiem dlaczego nie mamy włączeń muzyki. Może mądrze mówimy. Albo nie lubią twojej muzyki po prostu. Bo może nie lubią mojej Znaczy, muzyki. ja cały czas otrzymuję pytanie, jaka jestem liga. Dla zaspokojenia ciekawości powiem, proszę państwa, ja póki co nie jestem nigdzie zrankowana, ponieważ samo czynnie gram dopiero od stosunkowo niedawna. Ale za to samą grą już interesuję się od ponad 2 lat, także wiedzę teoretyczną wprowadzam w praktykę. I póki co mam ponad 200 pojedynków wygranych na normalu, także jestem z siebie zadowolona. Jeżeli to komuś nie wystarcza, to bardzo mi przykro, ale ja nie mam zamiaru trollować w bronzie. Przepraszam, jeżeli kogoś urażę w tym momencie. Moja własna ambicja mi na to nie pozwala. Oj, tam trole w bronzie są takie fajne. Dobra. No to zaczął się nam mecz. Nie. O. Jeszcze chwilkę. Zaczął się mecz i zaczęła się pauza. Tak jest, ktoś ma widocznie jakieś drobne problemy. No, miejmy nadzieję, że nie będą to problemy takie jak były wczoraj na serwerach. Grając rankeda, wygrywając rankeda, powiem tak. Od minuty 10 grałem go 2 versus 2. A to wiesz co, widziałam ostatnio, zresztą na streamach działo się to samo, też bardzo dużo ludzi albo diskonektowało, albo mieli straszne lagi po prostu. Coś widocznie działo się, no zresztą sam Riot napisał, że coś się dzieje z serwerami tymi środkowo- i wschodnioeuropejskimi, prawda? A ja tutaj chcę się odnieść do wypowiedzi pewnego naszego widza, który napisał na Kasadina, że skoro teleport i flash, no to mamy czaru style. No widocznie Grzechu bardzo lubi oglądać Meteor Makers i lubi styl czara, no. No właśnie, nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi, gdzie mówiłem o Kasadynie i osobie, która składa na niego Magajkę, to jest taka osoba, która się nazywa Overpoł. Wszyscy powinni go znać, on gra w H2K. Wczoraj grając przeciwko zespołowi Copenhagen Wolves, właśnie grał Kasadynem, też miał teleport i złożył na niego Magajkę. No to nieźle. Nie, ja ci powiem szczerze, że ja H2K oglądam przy okazji tych meczy na PGA Arena i powiem ci, że w sumie nie było dla mnie zaskoczeniem, że wygrali z Meteor Makers, ale może to odłóżmy sobie na kiedyś, w chwili kiedy spokoju, póki co tutaj widzimy, że drużyny powoli szykują się, chyba może będą chciały inwejdować oboje swoje przeciwnika czerwone. Wieści z czata. Grzecho grał też z teleportem przed czarem. No, Nie wiem, nie sprawdzałem. Nowy tu dokładnie. jestem. Ja generalnie nie będę śledzić, jak to kiedy grał, prawda? No, jeżeli ja, tak jak powiedziałam, ja od ponad 2 lat śledzę, powiedzmy, śledzę samą League of Legends, samą grę, natomiast raczej ciężko by mi było śledzić każdego gracza pojedynczo. Użytkownik z brzydkim nickiem napisał: Nie idzie tego oglądać jak i lady. I znowu mamy pauzę. Coś się chłopakom dzieje, ewentualnie są to pauzy taktyczne. Właściwie Dokładnie. nie mam włączonego czatu, ale wolę go raczej nie włączać, bo. Aha, no to chyba wiemy o co No chodzi. mamy. Wiemy. No Najpierw ja pewnie w tej miałem chwili. problemy z klientem, a teraz. No pewnie chwilkę poczekamy, zanim Sona wróci do gry. Zanim Psychoteriusz wróci do gry. No ja bym się chciała ustosunkować. Ten Kasadin, ja mówię, ja czekam na ten pojedynek Kasadin versus Fizz. Ja tutaj przychylam się do wypowiedzi też jednego z naszych widzów, który powiedział, że Fizz zje Kasadina. No, ciekawa jestem. Ciekawa jestem, czy się sprawdzi. Ja bardzo się cieszę, że widzę, że jest Elise w dżungli. Bardzo lubię tą czempionkę, także to jest może jedno z moich żali, dlaczego nie jestem w Goldzie. Bardzo chętnie bym chciała Victorious Elise. Widziałabym w swojej kolekcji, naprawdę. Ładnie poprzestawiałem sobie tutaj postacie, żeby było to bardzo ładnie widać. Ja No, no. szczególnie jestem szczęśliwy, że widzimy Fiddla na saporcie. Lubię Fiddla na saporcie.
Wiesz, właśnie pan nas poprawił, że on powiedział, że nie zje Fiza. Ja się tutaj stosunkuję, bo mam na drugim ekranie mam otwarty czat, także ja wszystko widzę. Także sorry, stary, źle przeczytałam. Ja mam taką magiczną aplikację na telefonie z czatem i sobie po prostu tak od czasu do czasu na niego zaglądam. Jaki pan? Na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze. No, No, hejt czatu zawsze standardowy. komentarze w czacie, jak zwykle, zwykle urocze, prawda? Tego sobie nie odmówię. Nie, no ja jestem naprawdę ciekawa. Jestem ciekawa tego pojedynku. Szkoda tylko, że pojawiają się nam... Trochę mamy jakieś kłody pod nogi rzucane. Najpierw ten nieszczęsny blind pick. Teraz ta pauza i disconnect Sony. No miejmy nadzieję, że jak już Sona wróci, to już po prostu pójdziemy prosto. O. O, super. Miejmy nadzieję, że potem już się nie pojawią żadne problemy. Dobra, to w takim wypadku, jeżeli mamy tą chwilę, to chciałem coś z tych moich statystyk, które sobie powypisywałem. Ogólnie jak to wygląda z tymi zespołami. Gry tutaj były krótkie, bo gry były około pół godziny, tak trwały te wszystkie gry. Fragi, tak jak mówiłem, te zespoły, które grają wszystkie w półfinale, miały przynajmniej po 20 fragów na mecz. Więc naprawdę jest to duża ilość. No zaczęliśmy z powrotem, już wróciliśmy na szczęście. No. Czy tu będzie jakiś invite na Reda? Tak jest. Wydaje mi się, że spotkanie się na pierwszym levelu no, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Tym bardziej, jeśli wejdzie tamten no, Fizz. Tutaj Fizz ma coś... Wchodzi Fizz, dostał od razu. I first blood dla Elis. Silence, Fear tak. Od Fiddla i... Tak, ale to on tak biedny, beztrosko sobie depnął, mówi, a wejdę sobie spokojnie na lane, zacznę farmić, no ale niestety... No niestety, nie udało się. No i cała drużyna pomaga Malphite'owi, Atroxowi znaczy się. Zobaczymy, no... Tak. Jak widzisz, chyba będziemy mieli lane swap. Tak jest, mamy styl LCS, że tak powiem. Tak, styl LCS. Tak jest. No może to wyjść na dobre. Dobrze no wiesz, że to czasami się sprawdza. No frag został, że tak powiem, podarowany Elise. No ona z tym fragiem wiedziała, co ma zrobić, co prawda nie cofała, no ale na pewno wyprzedzi Atroxa, kupując przedmioty. No na pewno. Powoli tutaj na lane'ach się wszyscy spotkali. Widzę, że na... No zobaczymy, jak ten mecz się powoli ułoży. Tutaj Renekton na tą Venisonę. Był tam teleport użyty. Teleport Malphite'a na dół. Co ten Malphite chciał zrobić? Aha, on chyba wracał tam od tego Atroxa sobie po prostu. Nie wiem, a czy raczej to... tak. No ten Fiddle tutaj może dużo zmienić. On jest tricky support, jak to niektórzy mawiają. Ten 3-sekundowy fear w późniejszym momencie i drain może naprawdę dać dużą przewagę. No i tutaj mamy pierwszy teamfight, Atrox bardzo nisko wszedł, już zbity pasyw. Ale dalej, Malphite dalej coś... atakuje. No jednak, chyba nic z tego. Fizz stara się coś wyczyniać z tym, z Kasadinem, ale póki co na równo. Powiem szczerze tak, o jest tutaj dobre wejście tej Queen i mamy First Blooda, nie First Blooda, co ja mówię? Oj, mamy fragi mamy dla, Queen, dla Queen, mamy fraga dla... Kill dla Fiddla. Fiddla. No mocne wejście Queen tak naprawdę, zdjęcie botlane'u, zdjęcie junglera i Malphite'a, no to... troszeczkę na pewno go boli, bo double buffy poszły chyba bodajże na konto Fiddla czy Queen? Do tego nie dojrzałam. Jeden poszedł na konto Queen, a drugi poszedł na konto Fiddla. Fiddle dokończył Atroxa. No, wydaje mi się, że tam na górze zaczęło się babysitowanie. Oj, tutaj mamy tak pierwszy gank Elise na topie.
Nic, nic z tego nie wynikło, niestety. No postraszyła trochę, żeby Weinstone się nie czuły pewne. Tutaj mocno Fizz za tym Kasadinem chce tego killa, no. No Fizz wie o tym, że jest trochę do tyłu, no jeżeli on oddał tego Fizz Blooda, co prawda oddał go Elisce, ale no oddał. Dokładnie. Wejście tutaj, bardzo dobre, Fizza, fokusuje go wieża, no i mamy kill za killa. Dokładnie. No tutaj dość agresywne było to wejście Fizza, przepraszam, niestety. No i przepłacił to życiem, natomiast czy jemu ten kill pomoże? Gdyby farma nie była równa, może to by coś zmieniło, natomiast no zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Tutaj mocno Renekton, tutaj mocno Vayne puszuje razem z Soną. Mocno bita ta wieżyczka na topie. Już widzimy, że Elis powoli podeszła. Zobaczyła, że jest tylko Aatrox na midzie, co pilnował tej wieży midowej za Fizza. Kasadin ma dużą przewagę, bo jak można było przed chwilą zauważyć, ma on teleporta. Fizz stracił trochę creepa, natomiast Kasadin użył teleporta, no i jednak, co prawda jest to nie aż tak wielka ilość, ale zawsze. Jest tutaj mamy pierwszy kolejny, gang tutaj mamy kolejny gang na topie. Sona raczej tego nie przeżyje. Elis to próbuje chyba jeszcze. No właśnie. Próbowała jeszcze wziąć Vayne, ale nic z tego już nie wyszło. Chyba raczej z tego nic nie wyjdzie. A może? Wszedł Renekton ze swoim stunem, wchodzi dalej. Eliska, czy trafi kokonem? Nie trafiła kokonem, niestety. Flash zagrany przez Vayne. No dzieje się, obie drużyny grają dość agresywnie, tutaj Mamy wejście Fizza na Kasadina. Na midzie. Czy ktoś tu polegnie? Nie, uciekł ten Kasadin swoim ultimatem. Na minimum. Teraz tutaj na topie role się odwróciły, Renekton mocno, mocno w tą wieżyczkę tupie. No tak jak mówiłem poprzednio, ta Liska będzie babysitować tego topa, no ona musi babysitować tego topa. Jest tu wejście Sony pod tą wieżą, atakują ją Renekton tutaj zaraz może przepłacić to życiem. Czy mu się uda uciec? Oj nie, niestety. Mamy killa. Kolejny kill dla Vayne. Pierwszy kill dla Vayne, tak. No to raczej wydaje mi się, że ten lane póki co tak wychodzi na korzyść jednak piątki z zespołem. I już pierwsza wieżyczka gry na konto Silence Gaming. Mimo tego, że Aatrox babysitował bota z Mindfightem, to niestety. Musieli się pożegnać z tą wieżą. Tutaj bardzo mocny poke od Queen i od Fiddla. Tak jak ci mówiłam, Queen tutaj ma dobrego Fiddle jako tricky support. On potrafi naprawdę, wystarczy wrzucić ten Fear. Baciątka, w tym wypadku różowe pudle. I leci ulti od Fiddla. Czy wezmą Malphite'a? Tak, wzięli. Niestety, Malphite przypłacił za to życiem, czy Aatrox również. No, Aatrox ma pasywkę, ale chyba też niestety nic nie uda mu się zrobić. Raczej tak, Fiddle tutaj mocno drainuje. I tak. No i mamy killing spree dla Queen. No i chyba będzie Dragon. Tak, będzie tak, na pewno. To jest pierwszy smok tego meczu. No, chłopaki z Silence Gaming pokazują, na co ich stać. Tutaj na czacie napisali, że Kokos ma 3-0, GG, well played. Znaczy, bo Kokos generalnie najwięcej meczy gra Queen, specjalizuje się, wiadomo, no w końcu gra ADC, ale wybrał Queen, także swojego bardzo mocnego pika, także dla niego 3-0-2 to na pewno on ma już BF Soleda, ma Vampiric Scepter, także pewnie jest pewien, że leci do Blood Tidstera, buty też już są skończone, Doran, no build tutaj jest stanowczo mocniejszy od Vayne. Vayne pomimo tego, że ma ten Vampiric Scepter, nie ma BF Soleda, bardzo by pewnie chciała już. Chyba że zacznie, właściwie ona pewnie nie zacznie od Blattidstera, tylko zacznie od Kutlasa i od razu do Blade of the Ruined King. Mamy tutaj wejście tego Renektona w środek, w stronę Vayne. Jest wejście Queen, także Queen jest zagrane ulti. Czy Renekton to przeżyje? Renekton rzucił ulti, żeby przeżyć.
Liz tutaj bardzo nisko, czy ona ucieknie, czy udaje się nie na korzyść Malphite'a, pierwszy kill dla Malphite'a w tym meczu. Vayne ucieka, rzuciła już tą barierę, też bardzo nisko, tutaj bardzo mocne wejście w Renektona, czy uda mu się przeżyć. Już skończyło się ulti, ale chyba tak. Tak. Renekton przeżył, ale Vayne zapłaciła za to życiem, teraz bariera poszła na Queen, czy Queen również poszła od Ignite'a niestety do Fizza. A Phil ściągnął Fizza. No i wszedł tutaj Fantazy, który chyba będzie próbował zgarnąć jeszcze jakiegoś killa na Fidlu i Kasadynie, tak, ale nic z tego. Tutaj będą chcieli rzucić się na tego Atroxa? Ciężko powiedzieć. Ja szczerze mówiąc, to ci powiem, się pogubiłam, tylko obserwowałam okienka, które się pojawiały i kto kogo zabił, bo tam bardzo dużo się działo. Ta Queen nagle się pojawiła tak znikąd, ale niestety też, mimo że wrzuciła barierę, to Ignite, to umarła od Ignite'a na korzyść Fizza. No i po tym meczu sytuacja wygląda nieciekawie dla piątki zespołem, bo Silence Game ma już 11 killi, 4K złota przewagi ponad, więc sytuacja póki co jest jak najbardziej na korzyść Silence Gaming. Tak, tym bardziej. Wracając do tych moich statystyk, no sorry, że taki może jestem, ale Queen nie widzieliśmy w wykonaniu Silence Gaming. Wydaje mi się, że to był taki as w rękawie zagrany przez Kokosa. Teraz widzisz, dopiero nastąpiła zmiana lane'u, że Renekton poszedł na Malphite'a. No to generalnie gdzieś następuje z reguły około 4-5 około 4-5 lane, levelu. Wydaje mi się, że to troszeczkę za późno, ale zobaczymy, no. Póki co jeszcze gra się nie skończyła. Queen 5-1. Składa w ekwipunku Queen pojawił się Pickaxe. Ej, bardzo mocno, bardzo agresywnie gra. Oj, ale to Queen. Ulti Fidla niepotrzebne. Chociaż teraz wejście było dobre. Choć wzięli Sony i czy wezmą teraz Vayne? Vayne flashowała. Flash ją uratował od śmierci, od Draina Fidlowskiego. Jest wejście na tego Renektona przez Eliskę i... Nie, przez Atroxa. Ej, bardzo mocny gank na Fizzie. Czy Fizz przeżyje to zdradzcie? Tak. Fizz niestety, po gangu Elis, Fizz niestety umarł i oddał blue buffa dla Kasadina. No mamy Renekton Queen 6-1-3. Natomiast mamy Fidla 3-0-7. On już sobie mógł kupić dosyć dużo przedmiotów, zresztą to widać. Tutaj kolejne wejście Atroxa i Malphite'a na Elis są bardzo mocno się ściągnąć. Eliska zrepelowała, ale niestety. No. Już. Tutaj dobrze zwróciłeś uwagę, Fidl 3.07, no OP support, Michale. Tak, jest to OP support. No jak spojrzysz na przedmioty, no niestety. Różnica w goldzie jest dosyć duża, ja może tutaj tak pokażę. Wcześniej to były 4K, w tym momencie to jest już 6300. Tak, ja tu teraz na streamie pokazuję gold u poszczególnych osób. I spójrzmy sobie na Vayne. Vayne ma 3800, natomiast Queen 6000. To jest już miażdżąca różnica. No Vayne tu próbuje się dokopać, bardzo, bardzo intensywnie zbiera pieniądze na Blade of the Ruined King. Tutaj widzimy w trójkę na midzie zarówno Fidl, Kasadin. Będą chcieli bardzo mocno tą midową wieżyczkę, bo top i bot już padł, tak, no i mid również padł. Przy takiej przewadze tutaj nie było mowy o czym innym. Fiddly skutecznie odstrasza piątkę z zespołem, zarówno Fizza, jak i Atroxa swoimi baciątkami. Zaraz możemy mieć jakiś ciekawy tryb, że Fizz bardzo mocno na Kasadina wszedł. Koko na Delis na Fizza. Jest. Zagrane crescendo. Co my tutaj wejście tutaj Fidla na ulti. Fidla, i dało dubla dla Queen. Tutaj jeszcze bardzo mocno tą Sonek. Malphite ze swoim Unstoppable Force ściągnął Kasadina. Renekton na minimum, ale już się wyleczył na mobach.
No to był dobry engage ze Wydaje mi strony. się, że Eliska z Queen będą gonić tego Aatroxa, chociaż Raczej tak, raczej przypuszczam, że tak. nie, jednak W nie, szczególności, że jednak on też ten jest bardzo Aatrox blisko. chyba tak, Aatrox sobie przeżyje nas spokojnie. Chociaż on tam jeszcze ją pokuje, jeszcze pokuje tą Elise. No zobaczymy, czy to jej się opłaci. Czy to mu się opłaci. No jest zabierany następny smok, tak? Tak. Więc Global Gold znowu pójdzie na konto Silas Gaming. Chyba, że będziemy mieli tam jakieś dobre wejście, no Dokładnie ale tutaj. niestety. No nie, Niestety. Malphite tutaj chciał jeszcze coś działać, ale nie wiem tak naprawdę co. On jeden sam nic nie może zrobić. Tutaj bardzo dobry był engage na midzie właśnie ze strony Silence Gaming. Oni póki co tutaj. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że oni już dominują tą grę. Pomimo tego, że Kasanin tak naprawdę dobrego początku nie miał, dopiero później się rozkręcił. No, na Kasadinie mamy już Road of Ages, mamy już skończone Booty i Tear of the Goddess. Spójrz, co ma Fiddle. Fiddle już ma nawet butki Tak, Fiddle od mobilności. razu. Tak, Mobility Boots jakimś ulepszeniem. Co tu mamy? Mamy Home Guarda na nim, także. On już się bardzo szybko porusza. No wiesz dobrze, że Fiddle jest wolnym herosem, także na nim te Boots of Mobility na pewno mu pomagają. No jeszcze trochę jej Fiddle zacznie budować damage. On i tak już go robi, sobie wystarczy, że ma wymaksowanego drain. On ma póki co. Tak, on ma póki co ma wymaksowanego Fira, żeby te 3 sekundy sobie przeciwnik potańczy, to jest bardzo dobrym celem dla choćby ADC, czy dla Kasadina, prawda? Tutaj bardzo mocne wejście Renektona w stronę Aatroxa i Vayne. Sona stara się ładować. Mamy tutaj wejście tego Aatroxa na tego Fiddla. Ten Fiddle raczej polegnie to wszystko i mamy fraga dla Fiza. No No przyda ta mu się ten Wayne kill na miała pewno. troszkę mniej życia. No Fizzowi na pewno przyda się ten kill, bo on musi jednak rushować Lichbane'a, żeby tutaj jeszcze większy damage zadawać. On póki co widać, że jest cofnięty, bo ma dwa ringi, także. Nie bądźmy dla niego tacy źli. Może niech nie będzie on cofnięty. Trochę z tyłu, no. Jest troszeczkę. Powiedzmy, że jest troszeczkę, żeby pana nie demotywować. W sensie wszyscy rzucili na biedną, na tą Elise, czy jej się uda uciec. Póki co rozłożny repel, rzuciła się w stronę Aatroxa. I bardzo mocne wejście ze strony Malphite'a poszło, już mamy kolejny kill. Vayne zdjęła Renektona, Aatrox zdjął Elise. Także Vayne tutaj. ma już Botrka, czyli Blade of the Tak. Ruin King jest, kawałek buildu jest, czyli jest ten jeden duży item poza tym Tak, no Doranem. Vayne powinna troszeczkę pofarmić, bo ona troszeczkę w farmie jest z tyłu za Quinn. Quinn ma 132 miniony sfarmione, Vayne tylko. Vayne może 104, powiedzmy. To nie jest tylko, bo to też jest jakaś tam farma. Natomiast powinna troszeczkę pofarmić, żeby jeszcze sobie kilka przedmiotów dokupić na pewno, bo na samym botorze polegać też nie można. Natomiast co ma Queen? No Queen ma już Infinity Edge'a, ma Zilla, ma Kostur, więc i Lifesteal, i Damage, no Crit. Ona ma co chce, to ma w tej chwili. No jak się ma 8 fragów, czyli właściwie No nadrabia Quinn ten. 100%, więc... Tak. No Quinn w tym momencie, tak jak powiedziałeś, Zeal i Vampiric Scepter, także Zeal pewnie będzie składała Static Shiva. Okaże się jeszcze. Ale wydaje mi się, że tak. A zobaczymy jak to się wszystko rozumie. Póki co Quinn 8-1. Czat nam pisze, nie takie gry się trołowało. To jest prawda, no. O, dokładnie. Zobaczymy, tu jeszcze nic nie jest wiesz powiedziane. Niby w kasie jest przewaga 7K w stronę Silence Gaming. Ale spójrz też na liczbę zabitych minionów. Queen 155, Wayne 140. No, dokładnie. Chociaż ta Eliska, no niestety też, Eliska jest troszkę z tyłu. 57 do 86. Tak, ale wiesz.
Jeżeli chodzi o Elise, ona tutaj wie, że ona ma 1-3, popatrz na Troxa, on ma 2-2, także on też w momencie, kiedy rzuca, kiedy zaczyna powiedzmy gdzieś tam połkować przeciwnika, to też może tym, to może właśnie tym połkiem sobie farmić, prawda? Elise tutaj musi się na tym jednak skupić troszeczkę. Zresztą jej to chyba by inaczej nie przeszkadzało, jakby miała trochę więcej killi, wiesz? Ja już widziałam takie gry, gdzie Elise miała naprawdę niską farmę, a wystarczyło, że zdobyła te 3-4 kille i naprawdę ona... potrafiła dużo zrobić. Tej mocnej, tej zużyte ulti na Fiddlach, od razu Queen rzuciła się na tego Fizza, Fizz ucieka. Czy go dogoni? Niestety, na minimum. Fizz niestety na minimum uciekł od Queen. Już się portuje. Tutaj kokon zużyty na Troxa, żeby nie gonił. Elise. Wracając do no, tych kokos moich tutaj małych daje popis, naprawdę. Statystyk kokos... Silence Gaming jest z tych wszystkich meczy, które były pokazywane na streamie, to jest rekordzistą, bo wygrał grę w 20 minut. Właściwie to było 19 z hakiem i no teraz rekordu swojego nie pobiją, ale jeśli chodzi o prędkość gry, to są naprawdę dobrzy. Tak. Znaczy, ja generalnie, wiesz co, nie zwracam raczej uwagi na to, jak szybko wygrywa się, bo tak naprawdę, jeżeli ta przewaga jest już na samym początku, no to ciężko, żeby to, prawda, mecz trwał 40 minut, chyba musiał być naprawdę wielki obrót, musiały być chyba jeden czy dwa przegrane teamfighty, żeby nagle ta sytuacja odwróciła się o 360 stopni. Tutaj mamy w killach 10 do 15 na korzyść Silence Gaming. Farmy póki co 7k, no, też w stronę Silence Gaming. Jestem ciekawa, jak ten mecz dalej się potoczy, bo póki co padły wszystkie trzy pierwsze wieżyczki od piątki zespołem. I ta na topie, i ta na midzie, i ta na bocie. Piątka zespołem nie dała rady spuszować ani jednego lane'a. Może warto by było zacząć myśleć o tym właśnie opuszowaniu. Tutaj jakiś, zaraz się pewnie jakiś teamfight zacznie ze strony Silence Gaming. Tutaj poszło trochę do od Sony. Wszedł Fiddle z ulti, czy coś się z tego... Sona wzięła Fiddla. Szedła pasywka od Atroxa, to wzięli Kasadin, ściął Vayne, Queen zabiła Fizza, double kill dla Queen. No i został tylko Atrox. No mamy prawie Ace'a, tak? Ten Atrox będzie może próbował tam ukraść tego Dragona, ale jednak on miał za mało życia. No niestety. Jeszcze Renekton, bo on bardzo by go chciał, no i może się... Oj, tak. I mamy Ace'a. I mamy Ace'a GGWP, tak, sorry. Sorry, przepraszam. Nie, powiem ci, że jak dotychczas zespół piątka z zespołem szczególnie pokazywał to, że zdobywali dużo obiektywów, mieli bardzo dobry pozycjonik i nie wiem, co się stało. Może wczoraj impreza była za długa. Nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę dziś tego nie pokazują. Rozumiem, że są z tyłu, tak? Jednak kilkoma dobrymi teamfightami można wygrać mecz. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj było dobra decyzja ze strony Silence Gaming, prawda? Pierwszy ten kill na Fizzie tutaj wydaje mi się daje. To jest taka raczej rozgrywka psychiczna. Tutaj ten pierwszy kill na Fizzie dał to troszeczkę do myślenia, że oni tutaj bardzo oni pokazali, że mocno chcą wygrać, że oni nie chcą być. Tyle, pomimo tego, że piątka zbyt naprawdę pokazywała świetną grę przez ostatnie kilka meczy. Tutaj może piątka zespołem poczuła się zapewnie, nie mam pojęcia tak naprawdę. No widzimy, wszyscy widzą dobrze, jak ta gra się układa. Wejście tego Kasadina na Atroxa i zagrane ulti od Fizza i chyba coś czuje, polegnie ten Fizz, tylko za czyją sprawą? Dopali go ten Ignite? No nie do pani. No na mini. Jeszcze a nie, jednak Kasadin Griffu. Kasadin jeszcze. Nie, tak. Vayne tutaj mamy... skorzystała z okazji i ściągnęła Kasadina. Atrox ma takim minimum tutaj. Wydaje mi się, że powinien się raczej cofnąć, nie feedować, jeżeli pan sobie chciał. No tu najbardziej cierpi Fizz. 3-7-3 staty, Lich Bane. Sorcerer 3 z Homeguardem i dwa ringi w porównaniu do Kasadina, który ma już Archangel Staff, ma Rod of Ages, również ma buty, jeszcze w zanadrzu ma flaskę. Jakby mu się mana skończyła z wiadomych przyczyn. No właśnie, to już jest naprawdę duża różnica. Jeszcze tak. Spójrzmy na szybko na Gold. No różnica między Queen a Vayne dalej 3000. No różnica między Kasadinem a Fizzem się powiększyła znacznie, bo to już jest około 2000. No tak, mniej więcej linie są
na porządnym poziomie, nie mówię o suporcie, bo ten Fiddle na saporcie ma już 7000 golda, tyle co ma jego topper. Więc no, Fiddle tutaj pokazał swoją klasę i coś ja tutaj, czuję. Ja tutaj pozdrawiam naszego widza Helcie, który napisał, teraz tak sobie myślę, lubię grać Fiddlem na suporcie. No kto nie lubi grać Fiddlem na suporcie, no? I Silence, i Drain, i tak naprawdę ten Drain przygotowywuje tak ślicznie, tak pięknie przygotowywuje przeciwnika do killa dla ADC. Wystarczy ten Fear i Drain i po prostu i ADC może w tym momencie zrobić przeciwnikiem co chce. Pamiętajmy o tym, że według większości poradników i tym bardziej według tych przedmiotów, które włączamy w sklepie grając z Fiddlem, Fiddle jest junglerem. Tak. Tego nie można zapomnieć, że Fiddle jest junglerem. No on jest naturalnym junglerem, jednak wiemy dobrze, że on może solować smoka, on może solować sobie buffy później, to jak ma już ma chociaż 2 czy 3 punkty w Draina, także... No ja Fiddla bardzo, generalnie sama Fiddla bardzo lubię nim grać. No powiem szczerze, że jest to postać z tych, które denerwują. Tak jak Teemo, to jest też postać, która denerwuje. Rzuca tak. tego Fira, rzuca te swoje kruki i w ogóle, i to jest naprawdę, to jest najgorsza tak, postać. Tak, no w tej skórce zauważ, w tym Surprise Party Fiddlesticks on rzuca różowymi pudlami, także to już jest w ogóle... dla mnie ta skórka jest po prostu fantastyczna. Uwielbiam dźwięki w tej skórce, wszystko. Po prostu ja się tutaj skupiłam na Fiddlu, ponieważ dla mnie inne postaci tutaj... To dla mnie największym zaskoczeniem był Fiddle, naprawdę. Brakuje jeszcze Arcade Hecarima i tu by była naprawdę zabawa dla dzieci. O, tak będzie jest. Tutaj wejście Renektona na Sona, no i mamy... Na strzał od Elise praktycznie. I rozpłynęła się. Zaczaili się na nią w krzaczkach. Że tak ładnie powiem. Wydaje mi się, że to już będzie push midem. Oni się chyba do tego zbierają, ewentualnie ta wieża na bocie pewnie. Oni tu mają takie zamiary, może... tak, ta wieża na bocie raczej padnie. Tak, raczej na pewno tutaj szybciutko ta wieża zejdzie. Fiddle tutaj się skutecznie odstrasza tymi pudlami Atroxa, żeby nie podchodził. Najważniejsze, spójrz na obiektywy. Dragony, wszystkie właściwie. Nie, no wszystkie tak. dragony dla Wszystkie, Silence tak, Game. bo wtedy nawet kiedy piątka z zespołem próbowała wziąć tego swojego pierwszego smoka, to też nie dali rady, tylko Aatrox ledwo uszedł życiem, tak? Ledwo. To jest słowo klucz tutaj. I wierzę, 5 do 0. No. I tak zwany jest. Efekt snowballowy. Mamy już ponad 10 tysięcy. To jest to. 12 tysięcy golda przewagi Silence Gaming. Czy jeszcze coś może zrobić piątka z zespołem? Wątpię. Znaczy wiesz co, ja się nauczyłam, że nigdy nie ma co przesądzać gry, bo potrafi być takim, że Silence Gaming zaczął